Siema widzowie, witam, kolejny odcinek Far Changing Tides. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, możecie zostawić z lajka na dobry początek dzisiejszego odcinka. Jest to odcinek ostatni. Nie wiem ile będzie trwał, tak jak patrzyłem sobie po ziomkach, którzy w to grają, to im została jakaś 40 minut, także spokojnie możemy założyć, że mi zostało jeszcze godzina 20 minut. Ale i tak walniemy sobie to jakby jednym longiem ten odcinek, także nieważne ile będzie dzisiaj trwał, po prostu będzie taki mega dzisiaj może długi odcinek, a może kto wie, uda nam się to jakoś mega szybko przejść. Wtedy będzie mega krótki odcinek. W każdym razie jest to ostatni odcinek, cokolwiek by się nie miało wydarzyć. Mam nadzieję, że nie utkniemy gdzieś i faktycznie ten odcinek nie będzie trwał 1,5 godziny. Dobra, nie ma co przegrzewać silnika generalnie w sumie. Nie ma co dawać więcej gazu. W dół! Nurkujemy, nurkuj! A nie, to ja do góry, w dół. No i co, i spróbujemy. Co spróbujemy? Co jest właściwie naszym celem, tak szczerze? A, stop! O kurde, jakie ciężkie to jest, stop! Po pierwsze, wycofka, po drugie, do góry. Co jest właściwie naszym celem tutaj? No w sumie nie wiem. Przetrwać pewnie generalnie, ale nie wiem, wypłynąć na otwarte morze? Nie wiem za bardzo dokąd zmierzamy naszym bohaterem w sumie. Ciężko mi powiedzieć, co chcemy w ogóle zrobić. Chyba na statek muszę wejść. I stamtąd wejść do tego środka tutaj. Może nie wiem, zdobyć większą maszynę czy coś. Też może być taki cel. Tędy? Chyba tak mam wejść. Dobra, co dodaję? Okej, ściąga wodę. Mnie taki był plan. Dobra, zagadka logiczna. Już mi się podoba, ale to chyba będzie łatwe. Musimy, wydaje mi się, wyrównać poziom tego czegoś. Rozumiem? No chyba niekoniecznie. A nie, chyba koniecznie, chyba dobrze mam. Zajebiście chyba mówię. Tutaj nalać. No tak, nie. A weźmy, zróbmy coś takiego. Nie, wydaje mi się, że to podniesie nam jeszcze bardziej to. No tak. Wydaje mi się, że musimy nalać tutaj wody. Okej, w ten drugi zbiornik chyba też musimy nalać wody. Dobra, pełne. I teraz tutaj. I teraz powinno być gicior. Ty, no nie jest gicior. W ogóle to nie jest gicior. No musimy tą łapką jakby trafić w to coś, tylko cofnąć się też nie możemy, bo nam się winda zepsuła, czyli tu musi być rozwiązanie tej zagadki. No, najlogiczniejsze by było to, żeby ściągnąć w ogóle całą wodę z tego. Chyba, że w ogóle z tego i z tego drugiego zbiornika trzeba ściągnąć wodę, ale wydaje mi się to, nie wiem, bez sensu. No teraz jeszcze nie dosięgniemy. Nie, to na pewno nie tak. Nie no, bez sensu, kurwa, fest. Jakoś do góry może mogę się dostać. Nie no, są dwie opcje, kurwa, nie ma więcej, rozumiesz? Dwie opcje są. Napełnić albo nie napełnić. To o co tu chodzi? A! Jest trzecia opcja. No tak, przecież ja to przesunąłem na... A, ja pierdolę. Kto mógł wiedzieć, co? Ale dobrze, przynajmniej szybko to w miarę chyba rozkminiłem. Mogło być gorzej, okej? Okay? Mogło być gorzej.
Ty, no to taki ciężkie, cały ten statek przesuwa, co to tam jest, to nie jest statek, to jest, całą tą wielką maszynę przesuwa. I co, i taki ziomuś sobie jak my, tak o, to przesuwamy z prawa w lewo? Bez sensu. Po prostu mój 300 IQ mózg zrozumiał, że tu nie ma logiki, więc nawet nie wziął takiej opcji, nie przyjął do swojego mózgu, nie? Co się dzieje? Dobra, i teraz prosta sprawa. Musimy to odłączyć. Odłączyć. Może być tutaj. I przesuwamy to sobie tu, żeby tam wskoczyć. I naprawką naprawiamy tę dźwignię i musimy lecieć na środkowy tam. Były trzy piętra. My wylądowaliśmy na trzecim, czyli właściwie na drugim piętrze minusowym, bo jest jeszcze parter, no nie? Ale zakładam, że 1, 2, 3. Czyli my jesteśmy na trzecim i musimy lecieć na drugi. Albo na sam dół, w sumie nie wiem. A wydaje mi się, że na... Tak, gdzieś tutaj. Co teraz? Po statku? Trzeba nowo ogarnąć statek? Kiedyś też miałem taką gierkę, nie wiem, jak się na Deep Sea? Nie wiem. Ja też właśnie o takiej wodzie. Ja w ogóle strasznie mi się podoba motyw wody. Nie wiem dlaczego. Jest taki tajemniczy bardzo. Subnautica, o, też fajne. Tylko kiedyś niestety nie wyrabiał komputer. A zawsze chciałem ograć Subnautica. To jest mega stara gierka, generalnie Subnautica. Pamiętam jak jeszcze, nie wiem, chyba z 6 lat temu to oglądałem serię jak jest Subnautiki. Pewnie dużo się tam pozmieniało. Pewnie dużo pododawali, ale już 6 lat temu było spoko. Ta gierka. Wiem, że są jakieś dodatki i wiem, że są kosmici. Ale więcej nie spoileruję. Motyw kosmitów to jest fajny, to znaczy woda, kosmici i elegancko. Dwa najlepsze motywy. Ale nic nie widać. Czy ja chcę z tym biec? Co ja mam tu? Czy to mi przeszkadza w bieganiu? A nie. Po prostu jakiś wiatr chyba wieje mocny. W ogóle od śniegu można tego oślepnąć, jak na przykład jest mega napadany śniegu i mega, mega świeci słońce, to autentycznie można oślepnąć od tego. Nie stracić wzrok. Czytałem o tym kiedyś. Tak, że bez kitu, jak jest mega śniegu napadane, że takie, wiecie, pokryte takim śniegiem i lekko jest takie zlodowaciałym śniegiem na wierzchu, tak że jak naciśniesz to chrupie, ale najpierw się przełamuje taki lód. To warto jest wychodzić w okularach przeciwsłonecznych, żeby sobie nie psuć wzroku. Albo na styropian na przykład też może nas oślepić. Albo na przykład gra komputerowa, jeżeli gamma jest ustawiona do kitu, też zaraz oślepnę, jak będę patrzył w ten ekran. A właśnie chciałem spytać, a co by było, jakbym wpadł do wody? A co by było w ogóle, jakbym pod wodą sobie teraz płynął? Też by się nic nie stało. Nawet pewnie szybciej by było. Gdzie to ta gamma ma być ustawiona? Nie no, musi być tak chyba, to nie jest moja wina. Chyba. Może tutaj był jakby za bardzo taki teren, który im palił komputery. Jakby na poprzednich powiedzmy lokalizacjach było 30% karty graficznej, a tutaj nagle 60%, nie? I właśnie, żeby to zoptymalizować, dali taki filtr. I zmniejszyli render, jakby
odległość renderowania, bo to jest właśnie problem z tymi grami najczęściej indykowymi jest taki, że one są mega źle zoptymalizowane, nie? I po prostu w jednych lokalizacjach masz możesz ustawić wszystko na epickie ustawienia graficzne, a w drugich musisz zmieniać już i ustawiać na nie wiem, niskie. I potem znowu masz na epickie i później znowu na niskie. No to jest niestety tak mega źle zbalansowane. W Tarkowie jest tak też często, że lokalizacje po prostu jedne są mega do czapy, a drugie z kolei masz mega dużo FPS-ów. Swoją drogą, a to już mówiłem dawno temu, że naprawili Tarkowa. Wprowadzili patch naprawiający. Akurat jak przestałem grać. Akurat teraz. Jak kupiłem Tarkowa, to grałem na 30 FPS-ach. Tylko się powkurzałem za 3 dni. Zrobiłem sobie content dla widza. 16 widzów przyszło. No i co? Potem już się wkurzyłem, bo już za mało FPS-ów. Z każdym dniem coraz mniej było. Jak już naprawili, to po miesiącu, miesiąc im zajęło wprowadzenie tego patcha, to już przestałem w ogóle odpalać Tarkowa. Odinstalowałem to. Tylko chciałem zobaczyć z ciekawości, ile bym miał. No i faktycznie jest te 70-60, można naprawdę na streamku sobie pograć. Bardzo w porządku. No tylko uses, bo właściwie... Jeżeli tak na co dzień nie robi streamów, to no mało się to opłaca. Za mało ludzi przyjdzie oglądać. Streama. No tak sobie powiedziałem, że tylko jeżeli będzie jakiś naprawdę kozacki content, to bym odpalał sobie te streamki. Czy właśnie jakiś Tarkov z ekipą, to myślę by oddał fest, ale... no ale nie ma sensu raz na pół miesiąca odpalać coś, bo po prostu... Do za małej ilości to dotrze, nawet jakby było 20 widzów, to i tak, co to zmienia? Jeżeli następny stream będzie za kolejny miesiąc i już wszyscy zapomną, że był content robiony. Kozacki. A czym potem naprawkę może się przydać? Szczególnie z moim gałgarskim stawianiem masztów. Gałgan. Strasznie dawno nie używałem tego słowa. Strasznie dawno nie słyszałem tego słowa. Gałgan. Aha, ty teraz sobie to uświadomiłem, że fale, które są wywoływane, te wielkie tsunami, jest spowodowane przecież ziemią, nie? Że ona się trzęsie falami sejsmicznymi, trzęsieniami ziemi po prostu. No tak, miałoby to logiczny sens. Oj. Chyba trzeba timingowo znowu, nie? Dobrze. To ogarnąć, tak jak wcześniej. Wcześniej była bardzo podobna interakcja, czyli biegniemy, kiedy nie wieje, do schronu jakiegoś i ukrywamy się, jak zaczyna wiatr. Chociaż nie wiem, czy to tak damy radę. Zdążymy? Biegnij! Damy radę, dobra, i czekamy. Jak w Inside'zie. No nie przestanę porównywać te gry do Inside'a, bo to jest 1:1, nie? Ja mam wrażenie, że oni wzięli kod z Inside'a i tylko nowe te wstawili postacie, nie? I 5 nowych mechanik. I wszystko. Zadowoleni. Tylko też Inside mam... no nie zdążę! Kurwa! Tylko Inside, mam wrażenie, był taki bardziej intuicyjny, że tak to nazwę. Tylko raz chyba w Inside'zie utknąłem, z tego co pamiętam. Chociaż... Nie, chyba tylko i wyłącznie raz. Tutaj zdarzyło się już sporo razy utknąć. Wiesz to i lecimy, damy radę! Dawaj! Pyk. Dalej już raczej nie pobiegniemy.
Dobra, tu wystarczy trzymać przycisk, no jak przestanie wiać, to moja postać pójdzie. W ogóle na przykład możemy sobie też porównać graficznie, jeżeli chodzi o samą grafikę, to właśnie Brothers A Tale of Two Sons. I... oj. Generalnie przy porównaniu do tam do Brothers A Story of Two Sons, czy coś takiego, nie wiem jak to się w sumie nazywała ta gra. W każdym razie Brothers coś tam, to tam praktycznie mimo bardzo fajnej graficzki, nieomalże w ogóle nie zużywa to karty graficznej. A tutaj? No, tutaj w sumie zużywa mega sporo. Postać pierwsza, fabularna, samica jeszcze. Martwa, ale może jeszcze ciepła. Chyba nie. Chyba nie, bo tu zimno. A możemy rozpalić w piecu, a co mi to da? Może się cały statek jakby rozgrzeje w sumie. To jest chyba nowy statek, którym będziemy płynąć, prawda? Tamtego już chyba nie odzyskamy. Tak mi się wydaje, jak już tutaj twórcy położyli mi opał. Wydaje mi się, że będzie to nowy statek. W sumie ładniejszy, ładnie wygląda. Ładniejszy design ma. Tylko to chyba jest taki nie do nurkowania, mi się wydaje. Że nie da się nim nurkować. Wygląda jak w sumie motor taki. Coś takiego. Może da się nim po powierzchni w ogóle płynąć. Ma tam kierownicę w sumie. Tak, to się roztopi lód, nie? Dobrze mówię. Jo! Ta, roztapie się, no. Oj, samica ogrzeje. Może tylko zmarzła. I co teraz, jak to rozgrzałem tak ładnie? Może trzeba teraz za kierownicę usiąść, albo... który z tych przycisków tutaj kliknąć. A nie wiem, czy w ogóle będę w stanie. A chyba nie. A to nam chyba tylko... nie. A to nie, nie wiem, co się dzieje. Nie do końca kumam, ale wydaje mi się, że generalnie to nam tylko otworzy... tak, to nam stopnieje jakby... przejście dalej, ale my tym jakby nie popłyniemy, tylko będziemy mogli przejść na drugą stronę. Czyż wystarczająco stopniało? Chociaż nie, no ja... nie. Nie, no chyba tak, no. Chyba wystarczy. Weźmiemy naprawkę. Szkoda, że nie mogę tym statkiem płynąć, w sumie ładnie wygląda. Dobra, i chyba damy radę, nie? Dobra, kitówa jest. Myśmy mieli konkretną furę. A to nie wiem, czy to nie było takie do lądowego jeżdżenia. A może lądowego i morskiego jeżdżenia. My są takie auta. Tylko nie wiem, czy akurat w tym świecie ich. Ale cicho. Mogę sobie tu też oddalać... a mogę sobie oddalać kamerkę też. Mogę przybliżać? Też mogę. A biegnąć szybciej mogę? Jakiś przyciskiem? Niekoniecznie. Ty, a może taka widzowie seria z tego, z Tarkowa? Co wy na to? Tylko nie taka ze streamów jak wcześniej, tylko taka o. Normalna. Znaczy normalna, w sensie i tak wycięte jakieś fragmenty, ale...
Nie ze streamów. Chociaż mógłby na streamie i wtedy sobie wyciąć fragmenty. To dwie pieczenie na jednym ogniu by były. Generalnie. No to w sumie. Bo nie, poczekaj, ty. To jest nasz statek przecież. Mogę nim płynąć? Pewnie mogę. Dobra, stop, to bierzemy tego, opo. Nie zostawię tak. Tego wszystkiego. Tak, tylko by trzeba było ekipę ogarnąć. Plus w sumie te odcinki Starkowa się nie sprzedają. Sadek, a są giga śmieszne. Czy nie dla mnie? Ja bym oglądał. Możecie wpaść do obiadu z rodzinką. Szkoda, że się nie da dwóch naraz wziąć, ale rozumiem, że twórcy musieli jakieś sztucznie przedłużyć delikatnie ten gameplay. A może się da dwa, tylko w sumie nigdy nie próbowałem, ty. A nie, nie da się. Może naprawkę i to się da, bo mógłbym naprawkę na przykład na plecy zarzucić. Dobra, jeszcze jedno naprawki to mi się już nawet nie chce przynosić. Chyba że dwie pieczenie na jednym ogniu. Damy radę? No chyba niekoniecznie. Jakby to tak popchać. A nie, no bo to nie tonie. Dobra, weźmy, bo teraz jak powiem, że nie chce mi się naprawki przynosić, to za 10 minut będę płakał, że muszę wczytywać to wszystko od nowa. Nie chce mi się, nie chce, ale muszę móc. Tylko czy my w ogóle ruszymy tym? Jakby twórcy strollowali, jednak nie da się tym ruszyć. Ja to wszystko przynoszę tutaj na pokład. Dobra. Zawieźmy tutaj opał. Co tu się zepsuło? Zepsuł nam się piecyk. Naprawmy. Dwa piecyki właściwie się zepsuły. A to naprawimy przy okazji, później. Na razie zróbmy tylko tak. I rozpalmy. I zobaczmy, czy to w ogóle śmiga. No nie śmiga, ale mam przestawione na wsteczny, więc może jakbym na przód przestawił? A, trzeba super speeda użyć, rozumiem. Tak bardzo mi tu gierka delikatnie a, bo i nie trzeba. Nie, chyba będzie trzeba, tak mi się wydaje, że gierka mi tu ładnie zasugerowała, że będę musiał tego użyć. Albo i nie. A i tak użyję super speeda. Dawaj. I myk. Jeszcze żagiel do tego. Jak ustawić też? A, w tą stronę, dobra.
No i chodźmy po naprawkę i ponaprawiajmy to wszystko, bo jest po zepsute jest. Sporo rzeczy. Piecyk jest zepsuty, musimy naprawić. Dobra. W sumie zbalansowane ta mega jest ta rozgrywka, mam takie wrażenie. Że nie jest właśnie to naprawianie jakieś mega umolne, że zawsze mamy jakby wystarczająco dużo opału, ale jak przesadzimy i naprawdę nie będziemy zwracać na to uwagę, to wtedy faktycznie muszę wczytywać. Myślę, że jest idealnie zbalansowane, nie? To wszystko. Trochę to przenoszenie też przedmiotu mi przypomina, jest taka gierka o gotowaniu, co w dwójkę na przykład gra z ziomkiem. Tylko nie wiem jak się nazywa. Ja wiem, że coś o gotowaniu, że Izak z Rojem to kiedyś nagrywali. Dobra, chodźmy jak prawdziwy kapitan na przód statku. O kurde. Ale buja. Dobra, płyńmy tylko teraz za pomocą tego masztu, bo generalnie zaraz stracę cały opał i nie dotrwamy do końca. Kurde, za pomocą tego masztu się mega wolno płynie, no ale oszczędnie jest przynajmniej. Mega się wolno płynie, naprawdę. Jak płynąłem chyba za pomocą tego opału, to nie wiem. Jak poprzednio była ta burza, to mam wrażenie, że byłem tam, nie wiem, 3-4 minutki? A jak za pomocą masztu, bo kurde, naprawdę sporo czasu musiało minąć. 10 minut. Myślę, że dwukrotnie wolniej płyniemy. No ale ostatecznie dopłyniemy. Bez problemów. Mam nadzieję. O i co teraz? Nurkowanko? Chyba tak. No dobra. Woda, cyk. Zanurzenie. Opał dwa razy. I gazu. Też nie wiem, w sumie na razie nie wiem czy gazu. Na razie może nie gazu. Szukamy chyba jakiejś jaskini, no nie? Żeby przepłynąć dalej. Albo morskiego potwora też możemy szukać. No nie wierzę, że w takiej gierce nie daliby jakiegoś morskiego potwora, to już dziwne jest. Ja bym dał. I wielkiego rekina czy coś. Dobra, myślę, że jesteśmy... Nie no, trochę niżej może jeszcze. No, tak w porządku jest, jesteśmy idealnie, myślę. Albo że easter egga nie dali, jak tu jest tyle wody? Musieli, gdzieś na dnie musi być jakiś easter egg, nie? Bo nie uwierzyłbym. Musi być chociaż jakiś easter egg dla widza. A zepsuł mi się ten piecyk.
Niesamowite, proste mechaniki mogą sprawiać radość. Ty, prowiant! Zatrzymać! Czy oczywiście tego. Opał. Miałem na myśli. Ty, czy ja się cofam? Niedobrze, że ja się cofam. A chyba się cofam. Kurwa. Ale szybko łapniemy. Gdzie to było? Dobra. Otwierać. Do przodu. Dobra, i możemy tego naprawić, ten piec. Nie wiem co daje, że... Nie wiem co to daje, że on jest jakby zepsuty. Co to nie daje właściwie, co to psuje. Ale pewnie coś psuje. Może jakby mniej za każdym skokiem dodaje tego. Dodaje gorąca na przykład. Teraz chcemy się wynurzyć? Może? Ciężko mi powiedzieć, czy w dół, czy do góry. Powiedzmy, że do góry. Spróbujemy. Nie, chyba niekoniecznie. A możemy w sumie zobaczyć, co jest na tej górze. Generalnie. O kurde, ty! Chyba nie chcę się wynuzać. Mam zmiecie z planszy. Ty, a jakby ta... Ty, wykonałbym fest ten skok, nie? I teraz poszedł w lewo i skoczył z tych wielkich wodospadów. No ale nie zrobię tego, bo mi się nie chce później tu wlatywać z powrotem. Przez nie mam tyle opału. Niedużo nam tego opału zostało, więc może warto jest nie marnować. Dobra, przy okazji jak to niemy, to przy tego przenieśmy nasz opał w to miejsce, w którym automatycznie się podaje, żeby coś przynajmniej zrobić. No i tyle w sumie. Czekamy, aż opadniemy na jakieś turbo dno. Mega ciężko jest sterować. O, stop, stop, stop. Nie wiem co to jest, ale można to, mogę to wyciągnąć jakoś na pewno. Zarządzam stop. Nie wiem czy to statkiem mam zrobić generalnie. Czy będę mógł to zrobić statkiem? Wydaje mi się, że tak to coś co teraz wziąłem to jest za małe do tego. Więc to trzeba jakoś inaczej ogarnąć. O kurde, ale ładnie pachnie. Albo i nie, w sumie. O, to jest kolej... A, ja wiem co to jest. To
To jest jakby kolejne przedłużenie naszego statku. Dodatkowe jakieś tego. Dodatkowa część statku. Pokaż, czy dobrze rozkminiam. No, chyba tak, tylko bardziej, wydaje mi się, musimy podpłynąć bliżej. Jo, wydaje mi się, że musimy stateczkiem naszym bliżej podpłynąć. Albo, a nie, jednak się robi. I co teraz? A, my tu mamy wpłynąć. A, i komuś rozjebaliśmy statek cały. No elegancko. No dobra. Ktoś musi zginąć, żebyśmy my przetrwali. Nie, na dół. Dobra, jeszcze trochę na dół. Perfekcyjnie, lepiej być nie może. Dobra, i co teraz? Wynurzamy się? Nie wiem, w sumie. A, wiem co teraz. Naładować trzeba z powrotem chyba tą energią na fulla. A mój nie? Aj, balon! Poczekaj, co kurwa? I co, tak się skończy giereczka? Jak w tym filmie Up. Nie wiem jak to po polsku jest Up. Odlot. Zajebisty film. Ale generalnie jeszcze lepsza jest ta muzyczka. Myriad Lights to się nazywa, ten główny taki motyw. Tu. Zajebisty jest. No lepszej muzyczki nie ma. Wywołuje takie szczęście i zaraz potem smutek i potem szczęście i jeszcze raz ci smutno na końcu. Naprawdę, mistrz tak jakiś komponował. No i oczywiście wszystkie tego, a propos muzyki, no to wszystkie nutki, zapomniałem jak on się nazywa, to jest taki mega popularny ziomuś, który robi do Transformersów, Incepcji, do Piratów z Karaibów. Coś tam z H na końcu, jakoś H. A, zapomniałem, musiał sobie przypomnieć, nie pamiętam. Tak, ale to generalnie jak wpiszecie, to pewnie będziecie widzieć go, no to on robi genialne materiały muzyczne, to mu trzeba przyznać. Jak chcesz zrobić dobry film, no to on ci zrobi muzykę dobrą do tego filmu. Czy jestem w stanie sterować jakieś... Nie, nie pierdol, że jestem w stanie sterować, czy lecimy do góry, czy w dół. A Speeda też steruje? No co ty gadasz? Na jakiej zasadzie by to niby działało? No działa. Nie wiem na jakiej zasadzie. A mogę jakby maszt postawić? Nie wiem. Ale dobrze by było, bo mi się opał skończy. Nieomalże. Chyba, że ja mam w dół wylądować. Nie, chyba lecimy do przodu, więc jest dobrze chyba. Jakby była lipa, jakbym teraz spadł. Straszna. Dobra, i mogę ten sterować masztem? A mogę, dobra. Nawet jak nam się opał skończy, to kit po prostu. Ty, ale ja spadam. Mayday, mayday. Coś tu mi nie gra. Ja spadam w dół, do góry. To jest do góry? Nie, to jest w dół. Do góry. Mayday. O. To chyba tak miało być. Prawda?
Chyba tak. Oj. Oj. Ty gruchot mi się... O kurwa. Nie, to tak musiało być. Dobra. No, musiała. A szkoda. Ale trochę się pobawiłem, to prawda. No, tu mamy jakieś pustynne klimaty. Pustynia zalana wodą. No dobra. A przynajmniej jest ląd. Maszt mi się nie przesuwa. Płyniemy z idealną prędkością. Wieje sobie spokojnie wiatr. Czy może być lepiej? Wydaje mi się, że nie może. Wydaje mi się, że to zakończenie jest. I zaraz pojawią się napisy. Fajnie by było, jakby teraz się napisy po prawej stronie pojawiły. To było bardzo ładne. W którą stronę to przedstawić? W tą. Problem jest taki, że jak generalnie mocno wieje, to się cały czas przestawia samo, sam ten masz się przestawia i trzeba to bardzo regulować. Trzeba cały czas trzymać tutaj. O, widzicie? Przestawia się. Kręci się sam. Wkurza mnie to trochę, bo trzeba stać i klikać cały czas. Chyba najlepszym żeglarzem to bym nie był na świecie. Nie, strasznie, strasznie kijowym byłbym. Ale i tak bym spróbował. Najlepsze by było, jakby trzeba było samemu rozkminić. Ja w ogóle lubię coś takiego, mega takie rzeczy, jak musisz samemu coś rozkminić. Nie wiem, to mnie jara fest. Na przykład... Nie wiem, jakiś turniej taki, powiedzmy, jak masz na przykład w telewizji, chociaż nie oglądam takich rzeczy, bo mnie po prostu nie interesują te osoby. Nie wiem, kto to kurde jest, no ale generalnie takie rzeczy, w których musisz sam coś zrobić, ja ci nie dałem za bardzo instrukcji i musisz sam to wykminić, to zajebiste są rzeczy. Jakby wpakowali kogoś na łódź i musiał przepłynąć samemu, zajebiste. Oglądałbym. Albo wziął udział, o. Nie masz doświadczenia, pakują cię na taką łódź i musisz rozkminić, jak tu się pływa. W ogóle zobaczmy, co jest pod wodą w sumie. No nic. Skały. Pustynia. Moglibyśmy w sumie zanurkować. Pewnie omija nas sporo fajnych rzeczy, mam wrażenie, przez to, że nie nurkujemy. Chociaż tutaj jest płytko, ale w tym morzu może... W morzu może by były fajne jakieś rzeczy. Wcześniej, jak zanurkowaliśmy raz, to spotkaliśmy te płaszczki. To jedyna atrakcja w tej gierce, jaka była. Płaszczki meduzy. No mogliby tutaj dać trochę więcej atrakcji. A jeszcze wieloryb był, poszma. Ale mogą być tutaj trochę więcej rzeczy. Dobra, czy jest to jakieś morskie życie? Dobra, to tak staram się wnioskować rzeczy. Jest morskie życie. Chyba dobrze. Chyba świat się odradza. I chyba nam się udało przedostać do miejsca, do którego mieliśmy się przedostać, prawda? Czy nie? No chyba nie. Oczywiście, że nie. Chyba, że tutaj jest koniec. Nie wiem, jak daleko od końca jesteśmy. Ale chyba niedaleko. Prowiant. Daje się to otwarte morze tutaj. Co to robi? Zgniata coś, ale... A nie rozumiem. Nie. Może ja tu muszę wejść, nie.
ptak. Swoją drogą, ptaki by fest tu przeżyły, nie? Co to się świeci teraz na czerwono? O kurde! Nie, nie rozumiem. Aha, to jest balon też, tak? Tylko nie mogę tu wejść. Wydaje mi się, że wiem, co zrobiłem źle. Wydaje mi się, że to musimy zanieść na górę, albo ewentualnie to zmiażdżyć tutaj. Nie wiem, które jest... Zmiażdżyć, dodać do tego pieca może, bo to jest piecyk może w sumie. Dobrze? A, dobrze! A, dwa potrzebujemy. A już do siebie chciałem zgarnąć. Na statek już lądowało w mojej kiermanie. To gdzieś chyba spadło na dół, tak. Dobra. Już tylko jąknąć. Dobra. Mamy to i co to nam dało? No, jeszcze nie wiem. Ale może otworzy mi tamto wejście. Albo nie wiem, naładuję balon i odlecimy. Ciężko mi powiedzieć. O, chyba tak, chyba naładuje mi tamto i otworzy mi dźwignię i z tej dźwigni będę mógł coś zrobić tą dźwignią. Tylko nie wiem co jeszcze. Co dodało? Balon? Jo, balony. A, obróciło mi to kamerkę całą, tak? Tam to urządzenie obróciło. A, dobra. Ty, to biegnij, biegnij, bo my musimy chyba... jak najszybciej na statek wejść, żeby nam nie odjechał przez nas. Na szczęście tutaj się statek zatrzymuje, jeżeli wypadniemy za burtę. To jest akurat spoko. Już testowaliśmy. Wcześniej. Ty, ale to ja się nie cofam teraz jakby? Nie, nie, bo mi się kamerka przestawia, czyli... No, tak, dobra. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Tak, tak, no nie zwracałem uwagi, bo nalewałem wody. Co tu się wydarzyło, ale wydaje mi się, że po prostu się kamera obróciła. Dlatego teraz płyniemy w lewo. Dobra. Ej, to dziwnie będzie festak teraz. No ale co? Ta, dziwnie. A jak się człowiek przyzwyczaił do jakby jednego kąta, to teraz mega dziwnie jest, jak to się zmienia. I wkurzałem te żagle mnie. Lepiej było, jak były z tamtej strony. W sumie. Oj. Burza? Psia krew. Ej, nie widać tego, nie widać jakby... flagi. Właśnie, nie wiem za bardzo, w którą stronę przestawię żagle, bo jest tak głupie zrobione, że teraz nie widzę w ogóle... jak tą flagę trzeba. Oj, a widzę, w którą wieje. Z tamtej strony, dobra. Thank you.
Na dole nic nie ma? Nie ma. A co jak puszczę to i bym sobie tak naprzód poszedł, żeby pod takim kątem fajnym mieć kamerę? Na razie jest dobrze, nic się nie dzieje takiego mega złego. Jak się nazywają takiego rodzaju w ogóle giereczki? 2,5D? Chyba tak, nie? To jest jakby 3D, tylko mamy perspektywę 2D. Ale wszystko w tej gierce jest 3D, nie? Ty, no nie wiem, czy my się nie cofamy tak szczerze. Nie, no nie, no niemożliwe przecież. Chyba. O, już nie mogę nic klikać. Cutscenka jakaś. A, samica. Jocien kryncem. Albo samiec. Bo my jesteśmy samicą. To koniec? Tam wygląda jak koniec. Tak, koniec na bank. No co, jeżeli miałbym coś powiedzieć o gierce, to tosy była ok, ale generalnie była mega nudna, tylko była ok z tego względu, że była w miarę krótka. I te mechaniki też sterowania były bardzo fajne, w sensie nie klikałem do góry strzałkę i wiesz, płynąłem do góry, tylko trzeba było się trochę nakombinować i było to właśnie ciekawe. Nie przepadam za tymi grami, nie ogram jedynki, ale było to ciekawe doświadczenie, chyba że może kiedykolwiek. Może jakby wyszła trójka, to bym ograł, może bym miał jakieś nowe mechaniki. Pewnie twórcy by się dużo, dużo więcej nauczyli. Dużo więcej by umieli, czyli przy przerobieniu tej gry. Tyle. Możesz zostawić lajka na dobry koniec. I co? Wejść na inne serie. Tarkowik. Oddaję. Mój drugi kanał oddaję. Dziękujemy za grę. Dziętki. To ja powinienem podziękować. Okomotiv. Stworzone przez Okomotiv. A to nie jest jakaś polska firma? W sumie? Ej, chyba nie. Don Schmocker. Schmocker. Chyba szmok to znaczy po angielsku jakieś tego. Obraźliwa rzecz jakoś. Ale nie wiem dokładnie co znaczy, ale wydaje mi się, że szmok to jest coś jakiś angielski slang na coś. Widziałem jakiś odcinek o ziomku, który przeprowadzał wywiad z właścicielem jakiejś rasistowskiej grupy i był czarny i on se bekę z niego robił. I tam właśnie go tak chyba nazywał, Szmuck. Coś takiego, a nie wiem co to znaczy, to nie było to jakby, nie wiem. Dobra, wydaje mi się, że pominiemy te napisy. Nie da się nawet pominać. Wydaje mi się, że nie ma żadnej sceny po napisach, więc tyle. Widzimy się jutro z jakiejś nowej serii. Wpadajcie na mój drugi kanał. Szczególnie, bo tam najczęściej najlepsze są filmy i tyle. Do jutra.